Czas na turniej. Nie lubię z nim grać, bo to jest taki zawodnik, że zwykle decyduje jakieś pół sekundy, niecałe nawet, o tym, kto wygra. To zresztą takie starcie czołgów dwóch. A nie miałem żadnej rozgrzewki nawet, bo wygrana walkowerem poprzednia. Rywal nie dał czołgu. Nie dał gotowości. Do tego Polak. A ja nie wyłączyłem opóźnienie. Też trochę mnie to martwi. To fajnie. Fajnie się bawimy. Kurde. Nie lubię czegoś takiego. Cenisz konto Ponczusiu Nick Przem 0C. Dobrze, co tu się dzieje? No i przegrałem przez RNG. Albo nie. Albo gra mi oddała, co zabrała. Miałem strasznie słabo roz... UMB4T8 lecow w 0Y ocenisz konto w Blitzu Blitzstars oraz możesz luknąć na konto w WOT ten sam nick. Czy wybrałem dobra linię na początek? Pozdrawiam, 4 zł i 65 groszy. Zobaczymy. Dziękuję. TVP to wydaje mi się, że będzie grał albo środek, albo wodę, dlatego pojedziemy do miasta. Znowu polski gracz, tak jak powiedziałem, no ja opóźnienie usunąłem, więc
Trochę mnie to zawsze denerwuje, bo się stresuje, że mnie zobaczy na live i rozstrzela łatwo. A w poprzedniej bitwie dość mocno było widać takie zagrania, które mogły być ze stream snipe, bo przeciwnik był od razu przygotowany na mnie dwukrotnie. No ale to też może być kwestia doświadczenia, dlatego nie będziemy wyciągać pochopnych wniosków, tylko stwierdzam, że jest to spore niebezpieczeństwo. Nabijamy kapa. Niestety idzie to wolno, ale tak już ma być. On ma 4 pociski w magazynku po 320. O, wydaje mi się, że może być flanka. Ja obstawiam próbę objechania mnie. Tutaj patrzę, czy się coś łamie. Aż mi oczy bolą. Serio, aż mi oczy bolą. Się cały czas za murkami, aby mnie nie przebijał. Co nie? Leci kap. Zjechał z kapa. Skapowałem go. Skapowałem go, kurde, Jezu święty, co jest grane, skapowałem na turnieju. 4 rykoszety, no bo się chowałem za murkami. Ojej, no to ładnie. No to ładnie. Elegancko. No to idzie. Jeden przebija, drugi dwa razy się odbija i ja przegrywam, bo ja dostaję magazyn. To jest strasznie irytujące. I ja takie rzeczy właśnie nienawidzę. Dlatego turnieje mają te elementy losowe, które no psują trochę rywalizację. I łatwo się wpienić przez to. No ale to jest zrozumiałe, no to jest losowość. Dziękuję Mossad, ci w tej nawziąłeś i bardzo dobrze. Cieszę się, że skorzystałeś i zdobyłeś nagrody za ten nowy tryb przeciwko botom. Bardzo mnie to cieszy. Chieftain w klanie na pewno się przyda do kolekcji. Najbardziej się wpieniam teraz na to, że mój przeciwnik, no Polak, nie wiem, czy mnie snajpi na live. Mam nadzieję, że nie. Także gratuluję jeszcze raz czołgu za kampanię, Mossad.
Mam nadzieję, że z kampanii ogólnie jesteś zadowolony. No, twój early odegrał. Aha. No to fajnie. To przyjemnie. Twój early odegrał niemałą rolę w kampanii. Mi się wydaje, że nie będzie kapował. Nie wydaje mi się, aby chciał kapować. Pewnie będzie chciał mnie tylko ściągnąć. Thank you.
losowało. Strasznie słabe losowanie mam. 392. Nie mogę go terenować, bo mam zabitego kierowcę. Zabity kierowca trochę tutaj psuje moje jakiekolwiek plany. Zjeżdżam w dół na remis, bo pewnie nie porosuję z moim szczęściem. I zwykłem, no już zrobić damage, prawda? Takie było założenie. Szkoda, że taka mapa beznadziejna. To jest chyba największy minus tego wszystkiego. Chciałbym, żeby była jakaś taka normalna, żeby można było się bić, a nie taka kamperska, bo to taka mapa kamperska bardzo jednak jest. Nie lubię kamperskich. Przynajmniej, no nie lubię, kiedy nie mam opóźnienia. No bo żadna moja kampa nigdy nie wyjdzie, kiedy rywal wie, jak jestem ustawiony. Co to za kampa, która nie będzie zaskoczeniem? Tutaj ciekawe, czy będzie? Pewnie nie. Skwu multi przecież ty przeklinać nie umiesz. To nawet jakby pozwolili przeklinać, to nie popisałbyś się 5 złotych. No widzisz? Nie popisałbym się, nie popisałbym się. Zaryzykuję mocno teraz. Witam w ogóle Sku na live'ie po dłuższej przerwie. Długo cię nie widziałem. Długo, długo cię nie widziałem, ziomuś. Cześć, kredka. Poddał się.
chyba. Mamy finał. Efekt zaskoczenia. Według mnie tutaj zadziałał. Śmiała decyzja o podjechaniu